Filmujesz? No. To dobrze. Dzień dobry, grubaski. Dzisiaj na śniadanie jabłuszko Lobo i kromka chleba wiejskiego z masłem. Mamy dzisiaj ważną misję do zrealizowania. Lecimy do galerii... Nie, do czego? To jest... Kaszuby. Galeria Kaszuby. Żeby odwiedzić pana Michała Karmowskiego. Będziemy go dzisiaj prosić na kolanach, żeby nagrał z nami odcinek. Czekać się zgodzi. Dawaj, sfilmuj naszą furę, nasz środek transportu. A ja będę dzisiaj kierowcą. Zobacz, co tu jest. Co to jest? Miotła, jakiś kawałek stolika. Może twoja mama chce ocieplać pokój? Cicho, nie mów, że to mojej mamy samochód. To jest moja fura. Nie. To się wytnie i damy, że to jest moja fura. To jest moja fura. Chleb z masłem i fura taka. To jest dość śmieszne, bo... O kurde. Mam 24 lata i dopiero chyba zaczynam dojrzewać, nie? Bo dopiero mi zarost na twarzy wychodzi. Patrz, jesteś 6 lat młodszy ode mnie, a masz więcej zarostu na ryju niż ja. Przepraszam, że tak brzydko. Myślisz, że wszystkie te samochody jadą do Karmowskiego? Oczywiście, że tak, bo Karmowski to jest bożysz nastolatek. I nie tylko. I nastolatków. Chciałbyś być bożyszczem nastolatków? Nie. Nastolatek? Tak. Wiktoria poukłada ci w głowie zaraz. Bo Błażej jest zajęty, żeby nie było. Nie to co ja. Ja żartuję. No zaraz tobie ona poukłada w głowie. Więc Olusiu. Spokojnie, spokojnie! Jesteśmy w galerii. Nie wygląda tak kolorowo, jakby się wydawało. Możecie zobaczyć. Także troszkę sobie chyba poczekamy. Ale ej, dobra, sklep nie jest taki duży, także. Na spontanie, nie wiem do końca o co chodziło. Była konkurencja, 2 minuty trzymania supli na po 5 kilo bodajże, nie wiem, tam chyba 5-6 kilo na jedną rękę. Udało mi się chyba, nie wiem, minutę 15 utrzymać, nie całą, dramat. Do pierwszej minuty jakoś trzymało, ostatnie 15 sekund wszystko się w ogóle zapadło. Nie wiem, jeżeli jest ktoś, kto utrzymał to przez 2 minuty, propsy. Nic, no nic, on daje do blady. Znajdujemy
polegliśmy. Jesteśmy pogrążeni w smutku. No trudno, nie takim smutku. Zapytałem się Michała, czy by nie zechciał zostać gościem w moim programie. W jednym po prostu, powiedzmy, nie nazywajmy tego jeszcze programem, ale w jednym z odcinków z trenerami, które chcę prowadzić. Ale widać jeszcze, no, oczywiście nie sięgamy, powiedzmy, i liczbą subskrypcji, i liczbą w ogóle jakiegokolwiek fejmu, który jest zerowy obecnie. No nie jesteśmy dla niego atrakcyjnym kąskiem. Właśnie dla takich momentów, żebym następnym razem, kiedy pójdę do jakiegoś sławnego sportowca i zaproponuję mu wystąpienie w moim programie, żebym powiedział: stary, chcesz wystąpić u mnie w programie? Mam 500 tysięcy subskrypcji. Tak mam mu powiedzieć, dlatego weźcie, subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie te kanały, jeżeli to wam się podoba. Na pewno wam się podoba, w ogóle co to za pytanie. Słuchajcie, dzisiaj AJ na stacji Orlena o godzinie 14:00. Jak chcecie, to autografy rozdaję. Stop Cafe, kawa gratis. Tak będzie, kurwa, tak będzie. Subskrybujcie. Mogę puścić tą piosenkę, jak chcesz. To dawaj, będziemy. A nie mam, a kurde, możemy coś zaśpiewać. Za lajka, za, kurwa, za 20 subskrypcji teraz śpiewam. Że nic nam to nie da, nie mam kabelka. Za subskrypcję. Co, ja cię nie mam kabelka? Do radia. A USB? Też nie mam. Ja mam wargę. Ale telefon, na przykład kabel telefonu też przesyła. No przesyła, ale nie do radia. To, że przesyłasz, to wiem, bo ładnie. Nie, kurczę. Młodszy jesteś. Autorytet jakiś tutaj ma być. Porządek. Racja wieku. Jestem starszy, silniejszy. Jestem mulatem. Także mam wiesz, nie bądź rasistą jesteś. Ja? Because I'm black. You got a problem with me, boy? You want a beef? You want beef with me? No co, bo to jest I'll give you beef. I'll give you beef if you want, eh? Chyba, że trzeba zjeść coś. Trzeba coś zjeść. Dobra. Dobra, dobra. Jedziemy sobie na siłownię. Był długi dzień, ale się najadłem. Trzeba teraz machnąć nogi. Kilka dobrych seryjek. Nie będzie dużo materiału, ale żeby nie było, kanał po części jest z motywem fitnessu, także trochę ćwiczeń musi być. Wchodzimy, robimy nogi. O tyle jestem zajebisty, że nie wziąłem statywu, chyba rozpieściłem się. Przyzwyczaiłem się za bardzo do Błażeja. Nie no, ale spoko, nie wiem, mamy monopod. Pewnie oprzemy na czymś kamerę i damy radę. W końcu to tylko kilka ujęć. Sprząta po mnie. Możesz tak sprzątać. Ładuj. Ładuj. Dobrze.
Dobre światło. Prawie kończymy. Na koniec jeszcze 10 minut. Rowerka. Także podsumowując, dzień dzisiejszy, wypad do Wejherowa był. Nie wróciliśmy chyba, jak to moja mama powiedziała, nie wróciliśmy z tarczą, tylko na tarczy. Także no, ostatni raz, łapy w górę i subskrybujcie. To może dobijemy te 500 tysięcy subskrypcji magiczne. W ogóle czy w Polsce się tyle da? Na pewno się da. W ogóle jak ciemno tu jest.